Ekipa poznańskiego Lecha dotarła do Turcji i tym samym rozpoczęła drugie zgrupowanie w Belek. Tuż po przylocie podopieczni Macieja Skorży odbyli 30-minutowy trening. Dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Ten hotel mieliśmy już wcześniej obejrzany. Również boisko było wybrane na tym kompleksie, więc nic nas nowego nie zaskoczyło. Fajnie by było, jeśli pogoda by od jutra była dobra i mielibyśmy wtedy idealne warunki do treningów. Ten obóz będzie trochę inny niż poprzedni. Praca nad wariantami taktycznymi, mniej pracy nad siłą. Chyba piłkarze z tego powodu się cieszą, takie mam wrażenie. No wiadomo, że zbliżamy się wielkimi krokami już do pierwszego spotkania z Pogonią Szczecin ligowego i tej pracy, tak jak pan powiedział, nad aspektami fizycznymi będzie trochę mniej, ale oczywiście będzie sporo akcentów wytrzymałości szybkościowej. Będzie również siła dynamiczna, więc no, zawodnicy oczywiście odczują to, popracują sporo, będzie kilka gier kontrolnych, więc pracy nie zabraknie na tym obozie również. Nowy obóz, nowy hotel, nowe boiska treningowe, z warunków jesteście zadowoleni, jak rozumiem? No tak, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo dobre warunki mamy tutaj w Belek. Zresztą wystarczy spojrzeć na liczbę i jakie zespoły tutaj przyjeżdżają, by przygotowywać się do sezonów. Także najlepiej to oddaje i świadczy o tym, że warunki są znakomite.